Trzcin Kanku w Chełmie pod kierownictwem pana Waldemara Kozioła, który jest trenerem. Powitajmy ich wielkimi brawami. Witam wszystkich Państwa. Mamy przyjemność już po raz któryś w Dorohusku uczestniczyć w pokazie karate kyokushin. Pokaz poprowadzi sensei Krzysztof Kozioł, pierwszy dan karate kyokushin wraz z najlepszymi trenującymi w naszym klubie. Oczywiście wśród trenujących są mieszkańcy Dorohuska, także proszę bardzo, akurat w tej grupie znajdują się i myślę wszyscy razem. W chwili obecnej odbywa się krótka rozgrzewka. Prowadzi sensei Krzysztof. Proszę bardzo, rozgrzewamy mięśnie nóg, czterogłowy. Zaczynamy pokaz właściwy. Ja poproszę może tą torbę tak troszkę do boczku. Uderzenie na tułów, podwójne uderzenie na tułów. Tak zwane uderzenie morotę. Pojedyncze uderzenia na czudan, czyli na strefę tułowia. Są to podstawowe techniki karate kyokushin. Przypominam, że karate kyokushin jest karate kontaktowym, półkontaktowym, bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem. W rywalizacji sportowej nie uderzamy oczywiście na głowę, natomiast ręką, nogą można. Natomiast unikamy uderzeń na krocze, na kolana, prawda? Natomiast odbywają się zawody, gdzie to bezpośrednio, w bezpośrednim kontakcie zawodnicy walczą z sobą. Raz, dwa. Super. Moroty Gedan Baraj, podwójny blok Gedan Baraj. Używany w karate, ale również bardzo mocna technika przy różnego rodzaju konfrontacji bezpośredniej. Kopnięcie Hizageri, kopnięcie kolanem. Generalnie kopnięcie to jest używane w rywalizacji sportowej, natomiast jest to podstawowa technika karate kyokushin. Uderzenie na krocze, zabronione w rywalizacji sportowej, natomiast ćwiczymy i no, też może się nieraz, że tak powiem, pomylić i w jakiejś bezpośredniej konfrontacji też, że tak powiem, to zastosować. Pozycja walki, Kumite Kamae, stoimy w walce. Technika Maigeri, frontalna, w innych dyscyplinach nazywają się to front kick, natomiast tutaj my nazywamy to Maigeri. Proszę zauważyć na zawodników stojących z tyłu, są to zawodnicy, którzy ćwiczą po kilka lat karate kyokushin. Oczywiście doskonała technika, doskonała wysokość wykonywanych kopnięć. Proszę bardzo. Ostatni przechodzą do tyłu. Możecie sobie troszeczkę dalej usiąść. Przejścia do przodu z technikami Jodan, z uderzeniami. Pozycji zenku Tsudachi. Wycofujemy się do tyłu. Blok Jodanuke, blok chroniący naszą głowę. Sagari, czyli powrót. Atak, Maigeri, podwójne uderzenie. Proszę bardzo, Maigeri, przekrok, podwójne uderzenie. Przekrok, podwójne uderzenie. Muszę powiedzieć, że wśród zawodników, którzy chwilę obecnie uczestniczą w pokazie, w ogóle wśród uczestników są osoby, które w dniu wczorajszym biegły w biegu kwitnącej wiśni. Obiegły dookoła Zalew Zębożyckiej, to jest 12 km 600 metrów. I dzisiaj są na pokazie i wykonują techniki. W tym momencie zostanie wykonany kata, układy formalne
jedną z trudniejszych kata karate kyokushin geksaisho. Widzimy doskonałą synchronizację. Jest to kata turniejowe, często wykonywane również na Mistrzostwach Świata karate kyokushin. Abres. Brawo, bardzo ładnie wykonane. Proszę bardzo, a teraz najmłodsi. Nasza Patrycja. Bardzo gwiazda. Troszkę nierówno, ale bardzo ładnie. Mostek. Szpagat prosty. Są to takie ćwiczenia. Do takiej sprawności dochodzimy ćwiczeniem w karate kyokushin. Elementy kumite, elementy walki. Walka pozorowania, proszę bardzo. Oczywiście zawodnicy wykonują to mniej więcej gdzieś 5-6 razy wolniej niż w rzeczywistości. Widzimy bloki, widzimy uderzenia bezpośrednie, prawda? Jeżeli chodzi o samo karate, zachęcam Państwa do uczestnictwa w naszych zajęciach. Klub ma siedzibę na placu Łuczkowskiego w Kełnie. Tam może przyjść do nas każdy, kto tylko chce poćwiczyć. Natomiast w okresie wakacyjnym zapraszamy wszystkich, którzy zechcą mieć jakikolwiek kontakt z ruchem, z karate. On już tutaj sensei mnie zaprasza. Coś będziemy robić. Oddam na razie mikrofon. Proszę Państwa, teraz odbędzie się test kamashibari, czyli łamania przedmiotów, a myślę, że później sensei zechce, abym również tutaj też się nie do końca leniwił i coś wykonał, jakieś kata pan Państwu pokazał. Także spróbujemy z sensei Krzysztofem wykonać rodzinne kata, bo muszę powiedzieć, że jest to mój syn, który praktycznie rzecz biorąc ćwiczy karate kyokushin od 12 roku życia. Ja oddam na chwilę mikrofon w tym momencie. Drogie przedszkolaki, zapraszam Was tu pod scenę, bo zaraz po pokazie karate Wasz występ. Uwaga! Uwaga! Kamelte, przygotowujmy się, moi drodzy. Wszyscy na raz na kamerę wykonujemy test kamashibari. Os! Os! Chodźmy! Ja! Ja! Os! Os! Teraz. Teraz. Była prawdziwa. Także poproszę zawodników o odejście. Troszeczkę przyjdzie, siądźcie sobie przyjdzie. Dać mu psu. Asajda. Joj. Hej! Nie! Tam! Hej! Jo! Jo! Hej! Jo! Jo! Hej! Hej!
3, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dziękujemy Państwu. Zapraszamy do naszego klubu.